Witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór. No jak walka? No wy sami możecie ocenić, jak to wszystko było. Na treningach ciężką pracę zrobiłem. Dziękuję swojemu sztabowi treningowemu, bo to oni mnie przygotowywali. Przeciwnik postawił, no postawił tą poprzeczkę, parę razy na głowę zebrałem. Siły teraz zebrać, odpocząć kilka dni i z powrotem, aż wreszcie dojdę może do połowy możliwości i techniki Mameda. Troszeczkę Oli ma twarde kolana. I zamiast w udo, to trafiałem w kolano dwa razy. No i trochę śródstopie zbite, no ale to jest właśnie ta zła strona tego sportu. Wykonałeś wysokie kopnięcie, na sali zawrzało z radości. Czy mógłbyś powiedzieć, czy ta technika była wcześniej ćwiczona pod Oliego, czy tak w przypływie chwili stwierdziłeś, że a nuż się uda? A jeżeli chcesz sprawdzić, stań tu i zobaczymy, czy dam radę kopnąć, czy to był przypadek. Nie chodzi mi o samą technikę, czy... Wcześniej nie miałeś, tylko czy po prostu to było planowane, że chciałbyś, czy wcześniej powiem, że tak, na sparingu parę razy się komuś to przykleiło i tutaj było to celowe. Troszeczkę tak w ostatnim momencie blokowałem, ale kleją się na górę te kopnięcia.